panią poseł Krystynę Pawłowicz, panią profesor w naszym studiu prawy.pl. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. No, dzisiaj jak odbierałem panią poseł spod Sejmu, to jeden z panów mówi: o, ksiądz jest zaszczycony, że mogę, że taką panią poseł wieść. Tak, jesteśmy zaszczyceni, że panią gościmy tutaj. Pani Dziękuję. Poseł, od początku chciałbym zapytać o związki partnerskie. Pani przedstawiała stanowisko klubu w styczniu 2013 roku na ten temat. Proszę szerzej. Więc tutaj ponieważ do Sejmu wpłynęło aż 5 projektów ustaw o tak zwanych związkach partnerskich, 2 projekty złożyło SLD, 1 projekt złożyła Platforma Obywatelska i 2 projekty dotyczyły zmiany szczegółowych przepisów. I te 2, i SLD, i Platformy, były tak zwanymi bazowymi. Ja zostałam, bo ktoś mówi, że tutaj ja się tym zajęłam, że tak mnie obchodziły te sprawy jakoś specjalnie. Otóż nie. Ja normalnie wykładam publiczne prawo gospodarcze. Natomiast klub wyznaczył mnie, po prostu wyznacza się co jakiś czas osoby, które będą, żeby referowały. I tutaj akurat te sprawy nie wchodzą w branżowe dziedziny, tam gospodarka, finanse i tak dalej, transport. No i ponieważ ja jestem, jak mówię, no, zajmuję się prawem, w związku z tym wyznaczono mnie, żeby stanowisko klubu przedstawić. No i ja starałam się zrobić to jak najlepiej potrafię. Moje najśmielsze oczekiwania przeszła reakcja na tego typu, na to wystąpienie, ale przede wszystkim właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że zdumiona byłam przy tej okazji, że mniejszość, właściwie w Polsce liczba homoseksualistów oceniana jest na około 600-700 tysięcy, różne są obliczenia, czyli znikoma ilość hałaśliwych, a często myślę, że część osób jakby snobuje i pozuje, bo to tak teraz jest modne, prawda? I z drugiej strony udało się doprowadzić do wprowadzenia pod obrady Sejmu i zainteresowania tym większości sejmowej, to znaczy Platformy, SLD i Ruchu Palikota. Czyli mniejszość potrafiła poprzez Platformę Obywatelską, SLD i Ruch Palikota doprowadzić do procedowania przez Sejm tego typu ustawy. Tych ustaw. To oczywiście, nie chciałabym powtarzać swojego wystąpienia, jakiekolwiek związki partnerskie, czyli związki jednopłciowe, krótko mówiąc, no są nienaturalne, tu nie ma co udawania. No właśnie, nawet no. Pan minister Arłukowicz jako lekarz śmie mówić, twierdzić, że homoseksualizm jest chorobą. No to jak tym ludziom pomagać? No właśnie, pan minister, jeszcze raz tu powtórzę to, co mówiłam przy innej okazji. Pan minister Arłukowicz jest niedouczony albo ma krótką pamięć i nie pamięta, że kiedy był jeszcze na studiach, to podręczniki psychiatrii określały homoseksualizm, czyli fałszywy, zły, chory pociąg seksualny, jako zboczenie, jako chorobę psychiczną. I tutaj pan Arłukowicz, podobnie jak cała obecna ekipa, ulegli poprawności politycznej i tym wzorcom, które do nas idą i ze Stanów Zjednoczonych, i z unijnych różnego rodzaju struktur, ale chcę też powiedzieć, że daje nam się do zrozumienia, że cały świat przyjął to jako dogmat, jako rzecz oczywistą, no to chcę wszystkich wyprowadzić z błędu. Otóż nie cały świat, bo w Ameryce mniejszość lekarzy uznała, że jakby doprowadziła do skreślenia z listy chorób, co wcale nie znaczy, że to przestało być chorobą. Nie głosuje się po prostu takich rzeczy, jak czy coś jest chorobą, czy prawd jakiś. Po drugie, część lekarzy, która nie uznała, a większość, bo na 17 tysięcy udział wzięło w głosowaniu około 10 tysięcy tylko, czy 8, i tylko tutaj niewielka większość przegłosowała, że to nie jest choroba. Tak jak powiedziałam, tylko się głosowaniem nie ustala się prawdy i istnienia lub nieistnienia choroby jakiejś albo nieistnienia. Po drugie, czy pozostali lekarze, którzy się w ogóle tym nie zajmowali, jak najbardziej, jak gdyby nigdy nic, dalej leczyli homoseksualistów, no i leczą. I są przypadki, gdzie pomaga się takim bardzo ludziom. Bardzo jest, jeden z profesorów z Pajce podawał około, zajął się, leczył dobry czas, 300 przypadków wyleczeń. Wszystko zależy od tego, czy mamy chęć wyleczenia, czy nie. Wszystkie badania pokazują, że osoby wierzące mają głębszą motywację i większe, jakby mają punkt odniesienia moralny. I no tak jak w innych wartości. Patologiach, tak jak sprawa alkoholizmu, narkomanii i tak dalej. I wiara bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Zresztą chcę powiedzieć, że tutaj na świecie są ośrodki, które zajmują się, i tak jak oczywiście tutaj ksiądz wcześniej rozmawiali,
rozmawialiśmy. W Polsce są takie ze 3 ośrodki co najmniej, które zajmują się wspieraniem homoseksualistów. Natomiast polski minister zdrowia, no, sprzeniewierzając się swojej przysiędze, że będzie leczył, pomagał, odmawia leczenia i właściwie wyśmiewa się nawet ze mnie w odpowiedzi swojej, którą zresztą ministerstwo spisało z Wikipedii, bo taki tam jest poziom. Tak, powtarzając zupełnie takie głupstwa za różnego rodzaju portalami jakimiś gejowskimi, homoseksualnymi i mówi właśnie, że to nie jest żadna choroba, leczenia, środki nie są na to przewidziane. Kiedy do mnie dzwonili i skontaktowali się ze mną, kontaktowały się osoby homoseksualne, mężczyźni, którzy mówili, że prawdziwym rzecznikiem ich potrzeb, interesów jestem ja, dlatego że pan Biedroń i cała ta grupa homoseksualna, która znalazła się w Sejmie tylko dlatego, że są homoseksualistami, nie są zainteresowani, żeby pomóc im, dlatego że podcięliby po prostu rację swojego w Sejmie. Natomiast oni się grzeją w świetle reflektorów i robią kariery polityczne i pieniądze, natomiast jakby wciskając ślepą uliczkę desperacji ludzi, którzy chcieliby, czują, że można to zmienić, czują, że są chorzy, natomiast oni odmawiają mi tego, tej właściwie nadziei na wyleczenie. Co pani myśli o tym, że premier rządu polskiego, jaki ma w tym interes, że zdąży za wszelką cenę do wprowadzenia, przeforsowania jakiejś ustawy właśnie o związkach partnerskich, mimo to, że rozwala mu się platforma? Ja właśnie tutaj byłam, zastanawiałam się, co jest takiego, jaka jest tutaj motywacja premiera, który, jak wszyscy widzimy, położył na szali w ogóle całą swoją partię, bo ta partia zaczęła mu się rozpadać bardzo wyraźnie przy okazji debaty o związkach partnerskich, kiedy publicznie pokłócił się, tak można powiedzieć, widać było konflikt z panem Gowinem, posłem Gowinem, później ministrem i w zasadzie od tego czasu widzimy powolny rozpad, czyli to środowisko, które jest przeciwko tej ustawie, no odchodzi. Efekt jest taki, że wszyscy jesteśmy teraz świadkami właściwie już podziału faktycznego i niektórzy posłowie już wprost mówią, że oni się nie widzą tutaj w tych lewicowych różnego rodzaju programach. I ja myślę, że zastanawiam się, co mogło zrównoważyć zaryzykowanie rozpadem swojej partii, którą sam tworzył. I mnie się wydaje, że jedyną alternatywą, która tutaj mogła pana premiera jakby przeciągnąć na drugą stronę, jest obietnica korzyści unijnych, to znaczy pewnie stanowiska, które pani kanclerz Merkel ofiaruje, dlatego że pan premier Polski bardzo wyraźnie i gorliwie realizuje interesy niemieckie. Natomiast Niemcy są tutaj teraz głównymi ideologami, tak bym powiedziała, Unii Europejskiej. I to są główne osoby, które nadają również obyczajowy charakter i styl regulacjom unijnym. To również z punktu widzenia obyczajowego kieruje się środki unijne, które do Polski, do innych krajów, które właściwie celem jest poza skolonizowaniem gospodarczym przeprowadzenie rewolucji obyczajowej. I tutaj, jak widzimy, tutaj to przerażające. Mi się wydaje, że pan premier po prostu sprzedaje tutaj interesy polskie za prywatne, tak mi się wydaje, jego korzyści unijne. To można przeanalizować różne stanowiska unijne osób, którzy szkodzili Polsce chociażby poprzez błędną prywatyzację. Mamy tak komisarza jest. Unijnego, który bez sensu robił prywatyzację, niszczył Polskę i za to otrzymał stanowisko. Pani poseł, znów do takiej wypowiedzi pani nawiążę w TVN24, rozmowa pana redaktora Kuźniara z panią. Proszę coś nam i widzom o tym powiedzieć, bo też pani zasłynęła pewien sposób, gdzie pani odważnie powiedziała o tych, którzy organizowali dla niby ofiar przemocy, ale w demoralizujący sposób. Tutaj właściwie powiedziano mi, że właściwie nie było, trzeba było nie zwracać uwagi, że taki marsz przeszedłby i nikt by nie zwrócił uwagi. Otóż ja jestem innego zdania. Taki marsz nie przeszedł. Idą przez centrum stolicy Polski, gdzie przyjeżdża bardzo dużo turystów, gdzie ludzie przychodzą robić zakupy, to była sobota. Nie można zostawić tego, od drobiazgu się zaczyna. Tym bardziej, że to środowisko reklamowało się, co więcej, po pierwsze nazwało w sposób zupełnie prowokacyjny, nazwało się Marszem Szmat, co było już absolutnie upokarzające dla kobiet. I dla kobiet, które doznają przemocy, bo my zajmujemy się pomocą ofiarom przemocy. Natomiast one szły pod hasłem zwrócenia uwagi na dziewczyny, które, czy kobiety, które są ofiarami gwałtu. Otóż chcę powiedzieć, że zachowały się w sposób, który absolutnie pogrzebał, skompromitował ważną ideę, natomiast one, nazywając się szmatami, właśnie zwracały uwagę, właściwie czyniły z tych ofiar szmat.
szmaty. No, mimo, że nie dość, że mężczyźni je biją, traktują tak, jak szmaty. Tak, one jeszcze same nazwały je szmatami. No jest to żenujące. Nazwały szmatami. Co więcej, kiedy chciałam zwrócić uwagę nie tyle na ten marsz, tylko na sposób, w jaki one walczą o dobrą ideę, w jaki one niszczą tę dobrą ideę, zacytowałam w programie pana Kuźniara zaproszenie, gdzie tam był stek wyzwisk, samo wyzwisk pod adresem tych kobiet, no to właśnie podniósł się krzyk, jak można w ten sposób używać takiego języka. Otóż ja wszystkim, jeszcze raz powtarzam, nie ja używam takiego języka, to środowisko używa i samo się określa. Natomiast telewizja TVN, jak to telewizja TVN dokonała manipulacji polegającej na tym, że usunięto cały fragment mojej wypowiedzi, w której mówię, to ja Państwu zacytuję, jak to środowisko się samo określa i puszczono tylko zaraz po moim, jak po pytaniu pana Kuźniara, jako moją osobistą wypowiedź. Więc ja tę sprawę prowadzę, odmówiono mi, dostałem dzisiaj pismo, że nie będzie sprostowania, bo tam coś. Wysyłam kolejne pismo, ostatnie i ja pójdę do sądu, ponieważ to była mega manipulacja i dziennikarze różnych środowisk właściwie bardzo mówią, że jeszcze czegoś takiego nie spotkali, żeby wbrew, po prostu jasno widać, kto ma, cytuję, stoi z kartką, mówię, to ja teraz zacytuję i żeby włożyć w jej usta dla mnie słowa, których ja nie powiedziałam, obrażające mnie. Natomiast ja myślę, że tego nie można zostawić, dlatego że po takiej emisji sfałszowanej jestem obiektem napaści, tak, gruźb śmierci. Wszystkie możliwe lewackie środowiska piszą na mnie skargi do Sejmu, żeby mnie ukarać karami finansowymi, no, gilotyna, utopić w rzece i tak dalej. Otóż to, a wszystkie zarzuty proszę pod adresem środowisk tych feministek, genderówek tego środowiska, tak, które organizowało. To jest ich język o kobietach, ich sposób funkcjonowania, ich styl. Ale jest to żenujące, że stacja telewizyjna, która ma częstotliwość, gdzie jest etyk, gdzie jest środowisko, które broni etyki właśnie dziennikarskiej albo ocenia odpowiednio, że oni nie są w stanie stanąć po stronie tych pokrzywdzonych, cierpiących kobiet, ale po stronie tych, którzy je gnębią. Jest to żenujące. Ale to akurat, proszę księdza, te kobiety, które, czy te środowiska, czy te różne te lewaczki, które tak bardzo z tego, one nazywają się feministkami, one nie walczą o te feministki. One robią kariery osobiste. One się nie ujmowały za kobietami, kiedy układ władzy PO-PSL zaprzęgał kobiety do 67 roku życia. Kobiety rolniczki 12 lat dłużej, teraz z tego co wiem, to gdzieś próbuje się znaleźć jakąś drogę. One do śmierci, one tam w większości wiele nie dożywa tego wieku, kiedy pozbawiono wszelkich przywilejów rodzinnych, kiedy rodziny wielodzietne, właściwie to już jest problem niezwykle zawstydzający, jest kilka milionów, zwłaszcza to dotyczy rodzin wielodzietnych, nędzę, to już nie jest po prostu nędzę cierpią, one nie pomagają. Czy ktoś widział kiedyś panią Środę, która gdzieś zainteresuje się na wsi jakąś kobietą wielodzietną, wdową, czy pani Środa albo pani Szczuka, które grzeją się w świetle reflektorów, które skandale, właściwie słyną ze skandali, obrażania Kościoła głównie, takie czy one komuś pomagają? Takie osoby przyjdą do nas po pomoc, przyjdą do środowisk kościelnych, przyjdą do środowisk, które pani poseł reprezentuje, a nie przyjdą do nich. Nawet opieka społeczna wydaje pieniądze na pracowników, oni się zajmują alkoholikami, tak, którzy jest, nic nie robią, nie chce się im nic robić, a osoba, która jest bita, maltretowana, czy osoba, która ma wielodzietną rodzinę, która ciężko pracuje, to tam nie idzie na pomoc. Się nie liczy. Także to jest niestety, państwo jest, no można powiedzieć, w stadium katastroficznym, bo demograficznie lecimy, gospodarczo, moralnie, edukacja leci. Tak, i tutaj też bym tutaj zwracał uwagę, żeby nie dać się nabrać na lep feminizmu, jak gdzieś słyszą femina kobieta, tak? Tak? Ale to nie są kobiety, to są wrogowie kobiet i tutaj no trzeba, co robić, tu ksiądz mówi, co robić, no trzeba wybierać, trzeba po pierwsze iść do wyborów, trzeba wybierać, ale żeby wybierać, to trzeba mieć informacje, żeby mieć informacje, nie oglądamy TVN-u, oglądamy telewizję Trwam, oglądamy tego tak rodzaju jest portale, czytamy nasz dziennik, czytamy Niedzielę, tak Gościa Niedzielnego. Tak jest, trzeba tak się formować, żeby potem nie mieć pretensji, bo pretensje do siebie samych, kto głosował na Platformę, kto głosował na SLD i te wszystkie panie, które teraz emerytury będą do 67 roku życia, którym zabrano przywileje, którym jeszcze podniesiono podatki VAT, to trzeba, to niech mają pretensje do albo siebie, trzeba wiedzieć, jak głosować. Nauczyciele, którzy
tracą pracę, bo nie ma przyrostu naturalnego. Tak jest, ale nauczyciele, jeśli nauczyciele będą wdrażać w życie programy, które i pani Szumilas puszcza oko i tutaj daje nam do zrozumienia, że teraz będzie też poprawna politycznie, będzie wdrażać system edukacji seksualnej. Albo jeśli wejdą w życie, tutaj czytam projekty, projekty w piśmie Moja Rodzina, projekty ustaw Ruchu Palikota, który będzie edukował seksualnie. Polega to na tym, żeby to była taka wolna, nieodpowiedzialna seks właściwie, na tym polega, z którego właściwie można powiedzieć, rodzina doznaje ogromnego, powiedziałabym, ośmieszenia w tych różnego rodzaju programach, gdzie młodzież wychodzi kaleka psychicznie, dlatego że nie jest w stanie przywiązać się do osoby najbliższej, nie jest w stanie założyć rodzinę. I tego typu taka wolność na przykład we Francji doprowadziła, że 70% małżeństw zawiera się nie przed urzędnikiem stanu cywilnego, tylko jako umowy różnego rodzaju. Jest rozpad. Teraz dopiero Francja się budzi, mamy wielomilionowe marsze. Natomiast u nas trzeba zachęcać, proszę Państwa, nie oglądamy telewizji TVN, nie oglądamy telewizji publicznej. Są tego typu portale, Radio Maria, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik. Jeśli Państwo nie chcecie sobie zrobić krzywdy, swoim dzieciom i wnukom, musicie szukać informacji. I trzeba się w jakiś sposób jednoczyć. Trzeba się jednoczyć, ale trzeba chodzić też na marsze. Ta władza musi wiedzieć, że nie odpuścimy tego, jeśli jest jakiś protest. I pani trzeba, poseł, tak jest. Wiemy, że jest Pani przeciwna Unii Europejskiej. Proszę coś na ten temat powiedzieć. Dlaczego? Uzasadnić, żeby też ludzie wiedzieli o szkodliwości Unii Europejskiej, co my z tego mamy, a jakie zagrożenie jest dla Polski. Więc ja jestem prawnikiem i cały właściwie od chwili, kiedy były projekty od początku lat 90., od kiedy powstał pomysł, żeby włączyć Polskę do Unii Europejskiej, on był w pewien sposób zrozumiały, bo chcieliśmy się jakby odbić takim wahadłem od tego systemu sowieckiego, zgrzebnego, scentralizowanego, zbrodniczego i właściwie Polska szukała możliwości wyjścia z zapaści cywilizacyjnej, technologicznej i tak dalej. No i takim naturalnym, że się tak wyrażę, kierunkiem była Unia Europejska. Ta Unia Europejska w kształcie, który jeszcze na początku była, na początku powiedziałam 60-tych lat, no, ale od początku no, właściwie... Idea była piękna. Idea była piękna, żeby nie dopuścić po II wojnie światowej do powtórzenia się pierwszej i drugiej wojny zbrodni, żeby umożliwić współpracę, żeby jedno państwo nie musiało napadać na drugie, gdyby nie miało rynków zbytu, tylko żeby otworzyć granice, ludzie niech sobie przejeżdżają, niech żyją w pokoju. I taki pomysł, chociaż już pierwsze wyroki w połowie lat 60-tych wzbudziły moją podejrzliwość, dlatego że one mówiły, że państwa muszą się podporządkować jedno drugiemu i właściwie po 90 roku, po Maastricht, kiedy okazało się, kiedy już cała Europa Wschodnia się wyzwoliła i te kraje zachodniej Europy, które już dusiły się, już nie miały rynków zbytu, zobaczyły łatwy łup. I właściwie tutaj Polska oferowano też pomoc. My tej pomocy pragnęliśmy jak kania dżdżu. Polska zgodziła się, tak jak powiedziałam. Natomiast niestety rozpoczęto 10-letni program taki harmonizacji, dostosowania się do wymogów unijnych, ale polegało to na tym, polegało to na powolnym opanowywaniu, kolonizowaniu Polski. My nie mieliśmy tam możliwości jeszcze działania, natomiast przez 10 lat kolonizowano Polskę. Filmy zachodnie, te różne Oszą, te Leclerki i tak dalej, przyjeżdżały do Polski, zakładali, niszczyli polski handel, zakładano wielkie te supermarkety, blaszaki, które właściwie w byle jakich warunkach sprzedawano ten towar. Często byle jaki towar, bo byle na przykład Biedronka, tak, ma jakieś napisy niby towaru, autoryzowany jest jakiś towar, ale dodatki są inne, bo to musi być tanie. Tak jest, tanie, byle jaki towar. Tanie, dające zbyt właściwie dla rolników z Europy Zachodniej. I ja tutaj już potem oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia nie podobało mi się, że to nie polscy przedsiębiorcy odżywają, że to nie polskich rolników się wspiera. Unia nie była tym nigdy zainteresowana. Była zainteresowana stworzeniem rynku zbytu i skasowaniem konkurencji tutaj w Polsce. Co więcej, utrzymaniem spokojnego terytorium, buforu między Europą Zachodnią, a Rosjanami, którzy się bardzo buntowali, żeby tutaj nie powstała bliska taka zagranica, którą oni już nie kontrolują. I tutaj ja przyglądałam się, tak jak mówię, z prawnego punktu widzenia i to oznaczało zniszczenie, czyli warunki, które Polska, bo Polska nie dyskutowała o kształcie, w jakim zostanie przyłączona. Kraje, które przyłączyły się później, musiały przyjąć te warunki albo odmówić. Zresztą tuż przed przystąpieniem naszym do Unii Europejskiej, jeden
wiceministrów w rządzie AWS-u, powiedział na jakimś spotkaniu, że przedstawiciel Polski, pan Saryusz Wolski, podpisał fatalne umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską i to były niekorzystne dla Polski i można powiedzieć, że cały czas działania wielu rządów prowadzą do tego, że inni korzystają, więksi, chociażby Niemcy, czy inni, a nie my. No, to jest to pomysł niemiecki, to się powoli, ponieważ po Maastricht na początku lat 90. pomysł współpracy gospodarczej europejskiej przerodził się w pomysł polityczny. Okazało się, że bez jednego wystrzału słabe kraje Europy Wschodniej mogą stworzyć po pierwsze rynek zbytu, ale kto by tracił rynek zbytu? Trzeba również politycznie uzyskać kontrolę nad tymi rządami. My mieliśmy tutaj właściwie cały czas postkomunistyczne, trzecia RP, właściwie Kiszczak, Jaruzelski jeszcze był prezydentem. Okazało się, że te państwa można opanować. Można opanować i bieżąco kierować ich gospodarkami i nie traktować ich jako suwerenne odrębne kraje. Niemcy najbardziej skorzystały, ponieważ one podporządkowały swoje gospodarki. Szybko odbiły się, bo plan Marshalla odbudował gospodarkę niemiecką. Myśmy tego nie mogli przyjąć i właściwie Niemcy wyrosły na jedną z potęg światowych, podporządkowały się na projektach unijnych, najwięcej Niemcy zarabiają. Natomiast my musimy niekorzystne, ponieważ Unia jest po prostu jedną organizmem, który działa jak spółka akcyjna. Im kto mniej daje, tym ma mniej do gadania. I my tu niewiele możemy zaoferować. Nigdy nie mogliśmy się odbić. Mamy zlikwidowany przemysł, zniszczone jest rolnictwo. Właściwie wszystko, co tworzy konkurencję, jest likwidowane, kasowane. I teraz jesteśmy właściwie świadkami naruszania i samo, jak powiedziałam, przystąpienie do Unii Europejskiej, wprawdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest to zgodne, nie jest to zgodne z Konstytucją, ponieważ Konstytucja po pierwsze mówi w artykule 4, że suwerenem na terytorium RP jest naród polski. Czyli to zależy od tak parlamentu. Tak jest, natomiast funkcjonowanie w Unii polega, że kolejnymi traktatami przekazujemy kompetencje do Unii Europejskiej i na dzień dzisiejszy około 90% samej tylko gospodarki kompetencji wykonuje decyzje podejmuje Unia Europejska, czyli suwerena nie ma w Polsce. Pomijam już uprawnienia, jeszcze tylko dokończę to zdanie. Trybunał Konstytucyjny, który ma bronić systemu prawnego polskiego, orzeka zawsze zgodnie z zasadą życzliwej interpretacji dla Unii Europejskiej. Jesteśmy bezbronni, skasowany przemysł, rolnictwo zniszczone, wszyscy uciekają z Polski. Jak ma być dobrze, skoro doradcami rządu, premiera są prezesi obcych banków, chociażby PKO SA, pan Bielecki i tak dalej. Właściwie jest to niedopuszczalnie. Niemcy by sobie na to nie pozwoliły. Nie pozwoliły. Niemcy 70% systemu bankowego mają nad nim kontrolę. Natomiast pani Gronkiewicz-Waltz, kiedy była prezesem banku, uważała, że będzie fantastyczny taki krwiobieg zasilić i właściwie dać obcemu kapitałowi. Dlatego dostała stanowisko tak, dobre. Natomiast ten kapitał obcy jest zainteresowany we wspieraniu swojej. Pieniądz ma narodowość. Pieniądz ma ojczyznę. I ci, którzy przyjechali, te banki włoskie, niemieckie, wspierają swoich, natomiast bardzo niechętnie udzielają kredytów polskim przedsiębiorcom. No po prostu nie mają możliwości, polski przemysł nie ma możliwości konkurowania i budowania. Pani poseł, przejdźmy do polityki. Co pani sądzi o odejściu pana Wiplera z Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest jakaś, powiedzmy, ma szansę na stworzenie jakiejś siły politycznej? No właśnie, i jak wybory, czy jest szansa, żeby tutaj Prawo i Sprawiedliwość, mamy nadzieję, że dużo osiągnie tutaj, mam nadzieję, że Platforma pójdzie do dołu. Jak pani ocenia to wszystko? Ja myślę, że po naszej stronie, czyli po stronie prawicy, tak powiem, szeroko pojętej, bez definiowania, najważniejszym jest jedność, jeden blok. Co z tego, że my się porozdrabniamy na kilkadziesiąt partii, tak jak to było na początku lat 90., kiedy działa system wyborczy, który premiuje duże partie. Jeśli te małe nie uzyskają głosów, wszystkie ich głosy idą dla najsilniejszego proporcjonalnie. Więc ja jestem stanowczo przeciwko rozbijaniu, tworzeniu licznych różnych partii i myślę, że tutaj poniosła pana kolegę, pana Przemka Wiplera, zresztą mojego dawnego studenta, taka młodzieńcza, entuzjazm młodzieńczy. Nie chciałabym tutaj szerzej tego, natomiast ja mam pewne uwagi, postaram się przygotować pewne uwagi do jego manifestu republikanina. Po pierwsze niech powie, co rozumie przez republikanizm. Pojęcie republikanizmu ma starogreckie pochodzenie i rozumiane jest również republikanizm jako niezgoda na jakąkolwiek niewolę, to znaczy niewolę i dyktatury, i jednocześnie niewolę demokracji. Więc tutaj bardzo chciałam wiedzieć, jak on rozumie i właściwie za czym jest. Bo za prawami obywatelskimi jest również Prawo i Sprawiedliwość. I właściwie trzeba pokazać, czym by się to miało różnić i tak dalej. Więc myślę, że lepiej byłoby, gdyby został jednak w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli jednak jedność jest ważna, potrzebna. Koniecznie.
Tak. Nie wygramy wyborów, nie wygramy wyborów. To jest do wszystkich, proszę Państwa, kto nas słucha teraz, to proszę uświadomić sobie, że ja wiem, że tutaj na paleciach jest dużo barw, to jest pięknie, ale to jest w malarstwie. W polityce musi być zwarta partia silna. Jeśli będziemy rozdzielać głosy na drobniusieńkie, ci wszyscy głosów nie dostają. Ich głosy przechodzą na, przejdą na lewicę, bo na nich zagłosuje stały elektorat, przejdzie na Platformę, przejdzie na PSL. I znowu będziemy mieli kolejne lata, ale Polski już nie będzie. Ale to jest takie moje zdanie, że skoro uznajemy jakieś środowiska za prawicowe, to też nie powinno się je za bardzo atakować, ponieważ no wtedy... Łączyć, to jest tak, nie, tak, ja łączyć, mówię, trzeba łączyć, powinno się tak, iść w bloku, w porozumieniu, tak, w sojuszu tak, jakimś, tak, o to chodzi. Tak. O to chodzi. Pani poseł, bardzo się cieszę z obecności Pani w studio. Mam nadzieję, że ta zdecydowana postawa Pani w parlamencie, w mediach, że przyniesie jakieś owoce. Przede wszystkim, tak jak Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, u niej miałem okazję pracować w Indiach Umieralni, w wielu środowiskach, powiedziała, jeżeli chcecie zmieniać świat, rozpoczynajcie od siebie. Dlatego życzę sukcesów w tej polityce sejmowej, również jako w tej pracy naukowej, jako profesor, i żeby jak najwięcej osób brało przykład z Pani profesor. I mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Mam głęboką nadzieję i wszystkich zachęcam, proszę Państwa, nie bójmy się, nie lękajcie się, powtórzę słowa Jana Pawła II. Nikt nam nie zrobi krzywdy, mamy prawo powiedzieć, jeśli ktoś milczy, to działa przeciwko sobie i po prostu nie, myślę, że nie, dla nas, nie bójmy się. Ludzi wierzących, gdzie jest większość ludzi wierzących w Polsce, myślę, Chrystus jest największym wzorem. Jest na, tak. Chrystus powiedział, bądź zimny albo gorący, tak skoro jest. Będziesz letni, będę cię wyrzucał z ust. I Chrystus miał odwagę nawet użyć bicia. Tak bicia, jest, kiedy profanowano świątynię. Tak. Profanuje się świętości. Chociażby czytałem różne wypowiedzi, chociażby takiego pana w trampkach w TVN-ie, redaktora, który krytykował panią, a on kiedyś bił flagę polską w łajno. Przepraszam, sprofanował. Gdyby to było Stanach Zjednoczonych, od razu poszedłby za kraty. On ma czelność panią krytykować. Ale to jest człowiek. Ale to już, tak jest, to są takie szumowiny, przepraszam, szumowiny, które próbują nadawać ton Polsce. Myślę, że większość ludzi jest wartościowych, dlatego tak jak pani poseł powiedziała, powinniśmy się trzymać razem i właśnie uzdrowić Polskę, odzyskać Polskę, pilnować Kościoła, ponieważ ta władza szykuje również tutaj zejście Kościoła w różnych rzeczach. Kiedy chciano w Ameryce wprowadzić ustawę aborcyjną, uderzono w Kościół, sam profesor Nathan sam powiedział, sfałszowano dane pewne o wynikach tych aborcji się Kościół po prostu. W podziemiu. Tak. Dlatego trzeba wszędzie mówić prawdę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.